Ja odpalę nagrywanie. No wszystko musi baglać oczywiście, jesteśmy wśród ziemią. I teraz pytanie, co mamy robić tutaj? Jakie są nasze dalsze poczynania? Bo jesteśmy tutaj oczywiście na Minas Morgul, ale Minas Morgul jest no, trochę przerąbanym terenem. Nie ma co się pierdzielić, że tak to określę, myślę, i aż tutaj lecieć. Ja bym poleciał w coś bardziej realnego. Tutaj mamy Osgiliad. Wiecie co? No tutaj mamy ponoć Sirin Ungolm. Wydaje mi się, że Sirin Ungolm może być fajną opcją na dzisiejsze granie w Śródziemie, żeby do Sirin Ungolm. Mateo, spokojnie, siemaneczko Peter, siemaneczko, siema Jarson. Lukasek lubię, Hawana jest kozacka. Nie wierzę, że ty ten remix pod Hawanę zrobisz. Nie, gościu, nie. Nie, to nie jest prawda, nie? Ja nie wierzę. Patryk Feliszek, wiem niestety. Ja byłem na słuchawkach. Damian, spokojnie, dogadamy się jakoś, nie? Mateo, ty, Karlo, proszę się ogarnąć. Ty. Siemaneczko. O nie, panie. A zdradzisz mi, kiedy będzie gotowy? Gościu, jak ty mistrz jesteś. Ale najlepsze jest to, mój tato czasami sobie zerka na coś na kanał, sobie sprawdza bardzo często, jak coś robi, to pisze do mnie i ja w ogóle o tym w pewnym momencie nie wiedziałem, że się okazało, że mój ojciec jest jednym z moich najwerniejszych widzów, nie? I w pewnym momencie, jak miałem serię z Outlasta, i dodałem ten remix od ciebie, Lukasek. To ojciec tak do mnie przychodzi po pracy i tak do mnie podchodzi. Młody, czekajcie, tak, jest po 23. On tak, młody, ty za popierdolony odcinek dodałeś. Ja się tak patrzę, co, tato? Ja się pytam, rzucasz tam bluzgami na lewo i prawo, jakaś muzyka się dzieje. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Ja tak wbijam, kurwa, jaki odcinek, co się dzieje? Dopiero wbiłem dopiero na kanał i zobaczyłem, że to remix z Outlasta był i dopiero wtedy zajarzyłem trybiki, o co chodzi. Oj, czekajcie, bo nas zauważył tutaj na górze. Ale my to sobie wykorzystamy. O nie, dobra, nie wykorzystałem sobie. A więc tu Kasek, widzisz? Mój ojciec nawet jest twoim widzem jest normalnie. O, a ten mu wysadził łeb od razu. No to ciekawe, że mu od razu łeb wysadził. Dobra, wiecie co? Zacznijmy sobie tutaj na... Zerknąłbym sobie tutaj na jakieś rejony, które ewentualnie możemy oczyścić. Tutaj jest poszukiwany dowódca. W ogóle nie mamy wież tutaj. O, tu jest dowódca, tu oznaczymy sobie cel, tu jest wieża. Więc przelecimy sobie od razu na wieżę i lecimy zamordować dowódcę. Tutaj kompletnie, jesteśmy chyba na Sirin Ungolm, o ile dobrze kojarzę. I na Sirin Ungolm kompletnie nie mamy zdobytego żadnego kapitana, że tak to określę. Więc trzeba dać tutaj szansę. Trzeba zdobyć oczywiście kolejną fortecę. I teraz tak, nieznany kapitan. No na szczęście punkt startowy jest bardzo, bardzo blisko. I pięknie, rozpoczynamy. Nie mam Mateo nic. To ta wczoraj, ale masz to nie. Posterunek Unduri Balasz. No dobra, rozpoczynamy. Pytanie. Kompletnie go nie znamy, ale trudno. Powinniśmy zrobić jakiś research. Przydałoby się. A, czyli znowu musimy zabić tych dzikusów. Okej, to akurat mieliśmy wczoraj. Rąk nawiedzony. Jest tutaj jakiś szpieg? O fuck, opuszczasz obszar misji. Jak to? A tu jest też szpieg, dobra, spokojnie. Damy radę. O, brutalnie zamorduj z powietrza, to jest coś, co w 100% będziemy mogli zrobić. Co powiesz o transferze Coutinho? No, trochę ich popierdzieliło z kwotą, bym powiedział raczej. Dobra, tak, to jest szpieg, dobrze. Siemaneczko Alko, witam. Aż mi wstyd, że nadal u ciebie suba nie kupiłem, ale... Patryk na lajcie, spokojnie. Rąk nawiedzony, tak, to nim zdobędziemy sobie informacje. Ostatni donate nie działa. No właśnie, też nie ogarniam, o co chodzi. On strasznie się pierdzieli. Czekajcie, ja to ogarnę. Dobra, dajcie mi sekundę. Odliczanie, ostatnie napiwki. To się coś pierdzieli, strasznie. Próbujemy to sobie zedytować. Zaraz zobaczę, co tutaj. Ustawienia zaawansowane. Rozmiar cienia. Odstęp pierwszy, rozmiar czcionki. Ilość torów.
No dobra, czekajcie, spróbuję teraz. Skopiuj link, zobaczymy, czy to się coś tutaj... O, chyba właśnie się ruszyło. Nie wiem, czy naprawiłem, czy nie. Chyba nie. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie, dupa, chyba też nie działa. Czekajcie. Dobra, już widzę, gdzie jest tutaj błąd. Muszę to zaraz naprawić. Dajcie mi dosłownie sekundę. Alko, błagam cię, panie, ja już... Mateo, spokojnie, na Lukaska nie można naciskać, Lukasek musi mieć wenę twórczą. Dobra, czekajcie, już edytuję tutaj tych donatorów, żeby to było widać, bo też ostatnio zauważyłem, że coś się strasznie wolno przesuwa. Zobaczymy teraz, jak to pójdzie. W ten sposób. Dobra, czekajcie, zaraz to spróbujemy. Zobaczymy, czy teraz to zadziała. Teraz tutaj dorzucę. Mam nieodparte wrażenie, że chyba się coś poprawiło. Bo przydałoby się to troszeczkę powiększyć. Czekajcie sekundę, zaraz to tutaj. Idziemy sobie z powrotem. Tylko teraz to trzeba tutaj o zrobić tak, żeby to było właśnie w porównywalnym rozmiarze. Chyba teraz jest ok, co? Wydaje mi się, że teraz chyba jest w porządku. Chyba się udało naprawić. Tak mi się wydaje. Tutaj autotune nie pomoże. Nie. Proszę, to szukam, co się czepiam, czy... Ja się nie czepiam nikogo. Dobra, już wróciłem, już patrzę z powrotem na czat. Okej, dobra, czyli on jest pokarmem dla bestii. Ranią go ataki z dystansu, ranią go egzekucję. Okej, czyli jest bardzo łatwym kapitanem do zabicia, nie oszukujmy się. O co chodzi Coutinho z Barcą? No, w końcu się udało im go zgarnąć, nie? O, patrzcie teraz. Pęk! Nie ma takiego wstrzymania alarmu. Sevenix, możesz, ale bardzo proszę nie używaj tego określenia. Strasznie go nie lubię. Jak jest taka potrzeba, to jasne, że możesz, ale tak jak mówię. Nie lubię strasznie tego określenia. Cieszę się jako fan Barcelony, a mi się wydaje, że Barcelona troszeczkę jednak mimo wszystko przegięła. Wydaje mi się, że to jest jednak chyba trochę za duża kwota. Patryk, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, ja tutaj nigdy nie robiłem czegoś takiego jak jakiś nabór ani nic z tych rzeczy. Czekajcie, zbierzemy sobie strzały. Szybko! Fuck! O nie, ja chciałem go... Dobra, trzeba ich szybko zabić, żeby nie zawołał niestępnych. A jak zapatrujesz się na to, że Sanchez trafi do City? A trafi ostatecznie? Jak ostatecznie trafi... To... Ja... Czekajcie, ja mam na to... Ja mam na to idealny...
Ja powiem tak. Wydaje mi się, że mniej więcej tak wygląda teraz Pep Guardiola, siedzący razem z Sanchezem, patrzący się na pozostałe kluby. Siedzą sobie i śpiewają tak. Czekaj. Chelsea kupiła Barclaya. Uwaga, poczekaj. Alko, lecz. Przejebane, przejebane. Banger, ale przejebane. Mają przejebane. Oj, przejebane. Przejebane. Znowu kole na hole. Znowu rozpierdolę. Tu nie mój ziołeś mi mówi tu dziś, że... No, tak więc wydaje mi się, że mniej więcej tak wygląda Manchester City, który sobie siedzi i patrzy sobie na tę ich paczkę, na tego Gabriela Jesusa, na tego Aguero, na tego Sané, De Bruyne, jeszcze na Sancheza, jak do nich dołączy. Mateo za 15 baniek kupili Barclaya. To bardzo ładny wynik, Damian. Nice. Taran, okryty plan już zakończony. Patryk, szczerze mówiąc, chyba jakoś tak po prostu, no nie można, no szczerze mówiąc, no nie praktykuję jakoś tak takich rzeczy, no. No mówiąc wprost, nie chcę tutaj jakoś być z tobą nieszczery. Dobra, czekajcie. Trzeba pamiętać, żeby wezwać tego Karagora do nas, jak przyjdzie, jak weźmiemy w końcu tamtego rzemeczka. Tede, jak to się nazywa? Brodagaccio. Tede Brodagaccio. Jak piszesz przejebane na YouTube'a, to też zadziała. O nie, wezwali posiłki. No to teraz my mamy przerąbane. O, łeb upierdzielony! Matko boska! Jak mu łeb uciął, nie? Czekajcie, bo ja nic nie widzę. Co to jest? Tego nie kojarzę. O właśnie, pytałeś się, kiedy moje urodzinki będzie. Lukasek, przepraszam, ale naprawdę przepraszam. Ja postaram się, naprawdę, przysięgam ci, że naprawię ten błąd, ale... No nie znam dokładnej daty twych urodzin. Next time, wiesz, że Liverpool już złożył ofertę za Mareza, wiem i... Strasznie żałuję, bo ja bym widział Mareza w Chelsea. Zresztą ja jestem straszny, jestem w szoku, że Marez tyle, że tak to określę, wytrzymał, jeżeli chodzi o... Wow, ale to był kozacki kombos. Ej, to było naprawdę, naprawdę kozackie, to co teraz zrobił. Dzień okupiony przez Barcelonę, tak jest. I w sumie bardzo dobrze, bo już troszeczkę można było żygać tym... tą całą sagą o Coutinho. Pięknie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. O nie! Fuck! Poczekaj, rąk nawiedzony dotarł na miejsce. No to super, mamy dwóch kapitanów. Patryk, póki co raczej nie. To po prostu jak zobaczę z czasem, to wtedy jak najbardziej. Chcę... A widzisz, Damian, no, nie jest raczej skomplikowany tekst. O, to jest akurat fajny sposób na śmierć. Jak oceniam Barclaya w Chelsea? Jestem jak najbardziej zadowolony akurat z tego transferu. Szybko trzeba go zabić. Dobra, stop, czekajcie, trzeba stąd spierdzielać przede wszystkim. Tamten jegomość się ponoć panicznie bał Karagorów, tak? Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Tak nie można, tak jest. Cyka się kara... O ty dziadu! Pierdzielony jak mi dłupnął. O nie, fuck. Uuu, udało się.
A jak już mowa o roku, to rok odszedł na YouTube'a na co najmniej 2 lata? Tak, dokładnie. No ale będzie cały czas na live streamach, wydaje mi się, że też coś może ewentualnie powrzucać. Nie zdziwiłbym się, jakby się pojawiła jakaś inicjatywa ewentualnie z jego widzów na montowanie nawet wręcz dla niego filmów, po prostu z, jakby grał w jakąś grę z, na live streamie i nawet montowanie tego na YouTube'a, cokolwiek, serio. Zresztą Rock jest nad taką ikoną, że to jest masakra. Nie, ja go nie chciałem zrobić! Chciałem ten, go... No... No wiecie, co ja chciałem zrobić. O, dokładnie to chciałem. Wyssać z ukrycia, bo tak to się tutaj nazywa. Podobno transfer Neymara do Realu to fake. A mi się wydaje, że transfer Neymara do Realu to jest po prostu kwestia od sezonu 2. No teraz raczej nie, no nie wydaje mi się, żeby już teraz przyszedł do Realu. Ale tak ogółem, to myślę, że jak najbardziej. Dobra, mamy strzały z łuku. Słuchajcie, o ile dobrze pamiętam, to on był też wrażliwy na strzały, a ten? Ten też jest wrażliwy na strzały. O, ale na ogień jest odporny, skubaniec. O nie, zabił Karagora. Dobra, trzeba wezwać poplecznika. A nie, fuck, ja nie mam poplecznika tutaj. A tego nie przeskoczę. O, fuck, jesteśmy w dupie. Jesteśmy naprawdę w dupie. Jesteśmy serio teraz w dupie. No tak, ale dopiero co przeszedł. No tak. A no to widzisz, Patryk. Sobie ustawię przy... Wydaje mi się, że na budzik będzie bardzo adekwatny, jeżeli pomyślisz o tym, że trzeba wstać do szkoły, do pracy, czy jak tam zwał, jak zwał. Moje zdanie, transfer Mareza byłby przydatny, ale z drugiej strony po co on był, w końcu mają Miliana, Wendro i Fabregasa. Fabregas gra na środku pola, na środku pomocy. A Pedro i Willian są w bardzo, bardzo mieszanej formie. Mares naprawdę, no to jest lepszy zawodnik od nich. Obecnie po prostu tak, wydaje mi się, że tak. I by się przydał. Do szkoły w moim wypadku. No to widzisz, dobra, czekajcie. Jesteś wrażliwy na ataki? Jest wrażliwy na ataki, super. Dobra, co tam jest? Czy tam jest Karagor? Tak, tam jest Karagor. Dobra, jest pierwszy. Zejdziemy sobie z niego. Walcz tutaj dla mnie, Karagorku. A my idziemy zrobić rozpierdziel. Rozwścieczony? To ja cię jeszcze bardziej wkurzę, mordo. Możesz tam nie liczyć. Co się dzieje? Karagory wprawiają go wściekłość. Tu trafiliśmy idealnie akurat, jeżeli chodzi o, research, że tak to określę. Czekajcie, szybko, szybko, szybko. Dobra. Ostatnimi czasy Fabregas gra na skrzydle. Fabregas? Właśnie nie. Najlepiej jest, jak Fabregas jest ustawiony bezpośrednio za Hazardem i Moratą. Zresztą patrząc na dzisiejszą niemoc Chelsea, jeżeli chodzi o atak, to ja się kompletnie nie dziwię, że obecnie Chelsea gra tak, gra w sposób, że Hazard jest tym drugim napastnikiem razem z Moratą. Chelsea brakuje tak napastnika, że to jest szok, nie? Teoretycznie go kupili w zimowym oknie transferowym, w letnim oknie transferowym, ale niestety tylko i wyłącznie teoretycznie. Wow! A ja tu miałem już ten. Czekajcie, wypolerowany klejnot wojownika. O, to aż taki od razu trafiony, to spoko. Nawet bardzo spoko. Czekajcie, wytworzymy sobie następne. Teraz tych klejnotów leci tyle. Alexisa do Chelsea przyga... Stary, Alexis do Chelsea. To by było po prostu coś... To by było coś pięknego, nie oszukujmy się. Ale niestety, no. Ale z drugiej strony, gdyby przyszedł do Chelsea, to by Sanchez miał pewne miejsce w składzie, a tak? Czy... Alko, czy Alexis Sanchez ma takie super pewne miejsce w składzie City? Tak teraz powiedz obiektywnie, jako ich fan. Maty Gaga nie, dzisiaj nie. Dzisiaj chcę sobie luźno pograć w Śródziemie. Może młody Obama? O, młody Obama Young też. Pytanie, czy by się sprawdził w Premier League. Naprawdę w pozytywny sposób zapraszasz na tego streamka z YouTube. Znaczy? Szczerze? Ma. Myślisz?
Dupa, nieprawda, w Chelsea by była pewniejsza. Alexis Sanchez, come to Chelsea. Daję prezent, to jest jedno z tych pytań, na które nijak nie umiem odpowiedzieć, bo... No bo nie potrafię. Czy jest? Bo powiem, że jest, ale kiedy ta szansa nastąpi, nie jestem w stanie jej określić ani trochę. Dobra, trzeba szybko wystać z jakiegoś uruka życie. Wyszli z ukrycia. Tak jest! Dobra, zaliczmy jeszcze następnego, trzeba wystać jeszcze jednego. Dobra, pięknie, udało się troszeczkę zrestaurować nam. O matko boska! Dałoby się, żeby przeszedł do... Wiesz, jakby przeszedł też do Chelsea, to by był bohaterem mega kontrowersyjnego transferu. Rozgłos by miał zapewniony. Ja pierdzielę, ale boli łapa od tego napieprzania. Dobra, nie, nie ma co na niego marnować strzał. Przepięknie, jest wyssany i jest następny! Siemaneczko Lewi! No, panie, jak cię tu dawno nie było! Czy będzie jeszcze GTA 5? Chodzi ci o live streamy? Myślę, że kiedyś tak, zresztą gadaliśmy już tutaj z Mateo, tylko muszę pobrać aktualizację do tego GTA. Ale czy ono będzie szybko, czy pójść do... też nie jestem w stanie powiedzieć. Na razie chcę się skupić na śródziemiu, chcę skończyć grę. Chcę sobie pograć dzisiaj tak chillautowo. Co mnie interesuje, żeby skład Juventusu został bez zmian. A ja bym właśnie sobie takiego Chiellini'ego przygarnął, takiego Alexandro. Dogadalibyśmy się, Jalko. A dokładnie, dokładnie, Adrianinho. Myślę, że to jest podobna sytuacja jak w Realu, niestety. Dobra, zabijemy sobie grubego. O, ładnie. George nie jest do ruszenia, żeby... No wiem, no wypowiedział się, że chce zakończyć bodajże tam karierę, więc... Ale wiesz, może odejść z Juventusu do Chelsea i wrócić z powrotem do Juventusu, nie? Ja mu nie zabronię! No pierdzielony, nie da się go ten... Jak ja mam tego gościa ogarnąć? Czekajcie, bo tam jest złamany ziomeczek. Szybko! Żeby nie zginął. Szybko! Trzeba wykorzystać sytuację i go brutalnie... Brutalnie go wyssać. Tak jest! Zobaczcie jak to. Siemaneczko, Ferdoman, siemaneczko. Nie ma czasu. O, dobra, dobra. Ja już tam znam, wiem swoje. I niestety to są moje dwa ulubione kluby. Dobra, zostań i walcz dla mnie. Rąk nawiedzony został zwerbowany. No i pięknie, kolejny teren oczyszczony. Ładnie. Większą kasą kusili niż dałaby Chelsea i nie przekonali. Abramowicz go nie przekona nawet mimo tego, że jest tam Conte, który bardzo lubi. No, Conte i Chiellini się lubią właśnie ponoć, nie? Dobra, i teraz pierdzielnięcie. Dobra, znowu. Zatopimy na bieżąco śledzone. No ale streamów, no to... No, trzeba będzie jakoś pomyśleć tutaj nad czymś, wiesz co? No, nad jakąś reprymendą. Dobra, musimy go wyczekać, bo inaczej nie ma opcji. No nie! Jak ja mam go zaatakować? To jest najgorsze, że ja... No i on już mnie zabił w tym momencie, nie? Siemaneczko, Dave! Siemaneczko! Bardzo się lubią, dokładnie. Ale czy potrzebny jest Kelly? Adrianinho wydaje mi się, że jest sporo zawodników potrzebnych Chelsea.
A ty gaga, ja bym był na tym, żeby Lewy przeszedł do zakończenia kariery, nie wiem, albo do Lecha Poznań, czy coś z powrotem. Dajcie to, czy wy macie pojęcie, jakby obecnie Lewy robił wszystkich w ten? W Ekstraklasy? Bo ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Ale pytanie, czy Robertowi odpowiada takie rozwiązanie? Oglądałeś to, no kurde, Kamilek to jest jednak chłop. Dobra, obadajmy temat z mapą, czy mamy tutaj jakiegoś następnego kapitana? Tak, mamy. Chyba w dowódce z posterunku zabijając wrogów, dobra, niech będzie. Wiecie co, trzeba też przejść do armii i mianować sobie tutaj w Cirith Ungol tego ziomeczka, którego przed chwilą zwerbowaliśmy swoim przybocznym. Właściwkowski, gdybyś to skończy, to może i Lewy do Lecha się skupi. Ale to było naprawdę kozackie. Wydaj rozkaz, mianuj przybocznego. Dobra, gitara. Podolski do Zabrza, Błaszczu do Wisły, ale to by się działo, nie? To by było coś pięknego. No ale zarżnięty, tak nawet ani trzeźć, ani na razie. Po prostu wbiły mu nóż prosto w gardło. A słyszałeś, co powiedział Stok w wywiadzie, że potrzebne jest zimne piwko? No i co, źle powiedział? Źle jak dla mnie, to Stok zasłużył co najmniej na dwa zimne piwka. Nie tylko na jedno, ale byłbym na tyle hojny, żebym mu dał dwa zimne piwka. Widzicie? Widzicie? O nie. Widzicie, jaki Inexem jest hojny? Dwa zimne piwka by dał Stochowi. To wszczyna alarm. Nie, gościu, nie wszczynaj, nie rób tego. Ale ja was, bracia, jak ja was nienawidzę. Jak ja was nienawidzę, tych, którzy używają tych tych strzał. Dobra, teraz już nie ma dla ciebie ratunku, można ciebie zamrozić. Ja myślę, że my byśmy dali radę się złożyć ze wszystkimi widzami, subami, donatorami na jakieś dobre piwko dla Stocha, nie? Wow! Stop! Stop, bo mnie zaraz tu zabiją. Dobra, jest nasz kumpel. Atakujmy. No nie! Karagor like this one. Well, this Karagor wants you too. It wants you in its belly. Fuck! Dlaczego? Dlaczego rzuciło się na mnie teraz dwóch kapitanów, a zaraz jeszcze trzeci się pewnie znajdzie? Jak ja jestem kompletnie bez strzał, bez jakiegoś HP. Dobra, tego trzeba wyssać. Szybko! No i nie mogę go wyssać! Czemu? Fajny odcinek dzisiaj. To się cieszę, że się podobał. Cieszę się, że ci się podobał. O, ty dziadu. O, teraz jesteś sam na sam. O, ale teraz to ja ci nie dam tutaj ten. Nie ma litości teraz, nie? O, jeszcze Karagorek wpadł się z nami przywitać. I złamany. I gitara, pięknie zrobione. Odizolował się, został sam na sami jak w horrorze. Dopadł go Nexium, nie? Wyobrażacie sobie wstać rano i przed lustrem zobaczyć taką twarz. Ja mam horror codziennie rano, nie? Wydaj rozkaz. Mordo, tobie damy, żeby była zasadzka razem z dwoma. To będzie... Czy jutro też live? Tak, jutro też live, jak najbardziej, zapraszam. Dobra, spieprzaj, dziadu. Gdzie są te strzały? Tu. Gdzie jesteś? No czekaj. O, tu jesteś. Odporny na strzały. Ten też. O nie, ja nie wybaczę, nie? Ale chodź, przebiegnij tu bliżej.
Dla Stocha na piwko! Lewit piąteczka, dzięki piękne! Lewin, 5 zł dla Stocha na piwko da. Dzięki piękne, Lewin. No miejmy nadzieję, że Kamilek wypije jakieś dobre piwko. Co by nie mówić, chłop zasłużył. O, jest wkurzony, klot wyprawiają go wściekłość. Nie do przeskoczenia, o ty dziadu. O nie, nie, nie ze mną te dubery, nie ma spieprzania. I dziękuję, dobranoc, przejęty. Następny, dobra, elegancko. Dzisiaj nie ma FIFA, tak jest, dokładnie. Czy jutro będzie FIFA? No jak najbardziej. Werbujemy. I wyślemy go też na misyjkę. No i pięknie, mamy zasadzkę. Gitara. Mówisz, że się chce wyluzować, dokładnie. Leszka mu kupić beczkę 5-litrowej. Ja taką dostałem na urodziny, beczkę 5-litrową bodajże Carlsberga, tak mi się wydaje. Oczywiście jak zawsze podkreślam, że plan live'a to jest tylko takie luźnie obrane godziny. Jeżeli by się okazało, że nie ma z kim pograć w PUBG, samemu jest troszeczkę lipnie, to ja bym sobie posiedział jeszcze przy Śródziemiu, bo Śródziemie lubię grać, zresztą o czym chyba najlepiej wiecie. Czekajcie, dajmy sobie postać. Teraz będziemy mieli 27 poziom, to dobrze. Może być i Carlsberg. A w sumie co tam, co by tam tylko było, byleby było dobre i zimne. A jakie jest dobre piwo? Dobre i zimne. No może nie złoty denar, złotego denara jednak bym darował. Miałem wątpliwą przyjemność skosztować tego specjału. Nie polecam. Siemaneczko Maro, co tam, halo, dzień dobry. Dobra, tego Mariana trzeba zabić. O nie, Jezus Chryste! O ty dziadu, dobra, czekaj, bo ten nasz kumpel tutaj cały czas jest, go trzeba stąd oprawić. Pierdzielaj. Dobra, idziemy zabić tego nieznanego kapitana, czy jak to tam... Niech będzie. Rozpocznij, posteruneczek. Jak można pić Carlsberga? No, dostałem na urodziny Carlsberga w pięknej 5-litrowej beczułeczce. A ty gaga, może zrobimy? Może zrobimy. W ogóle dzisiaj nagrywałem fajny odcinek. Byłem u Jacoba, nagrywaliśmy fajny odcinek razem. Zarówno do mnie, jak i do niego na kanał. Więc polecam śledzić. Wrogowie zabici z ukrycia. Zabójstwa z ukrycia na krawędzi. Okej. Dajmy sobie wzrok tutaj. Dobra, tam widzę pierwszy cel, który byłby na... Który byłby do zabicia z krawędzi. O nie! Fuck! O cholera jasna, to jest minuta! Na całe szczęście mamy tutaj dwóch blisko siebie ziomeczków. Dobra, zabiliśmy go z ukrycia. Teraz szybko odskocznie na drugą stronę. Piwko by ci przez gardło nie przez... A ty jesteś jakiś wybredny, Alko. Tak, szybko na dół. Jest, dobra, następny. I teraz szybko tylko zabić jeszcze tutaj jednego. Dobra, jest, mamy to zrobione. I mamy dodatkowe wyzwanie też zrobione. Patryk, ja Xboxa One S już nie mam.
Plagmu. O której jutro live? Oj, też mi jest ciężko określić, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że też w godzinach popołudniowo-wieczornych. Kawę na co ten jest odporny, co mu można zrobić, a co nie można zrobić. Dobra, zacznijmy od dobrej... My defenses are flawless. A dupa tam, zawsze tak gada. Yourself now and save me the trouble of killing you. Wbijam z sewem do ciebie. O ja pierdziele, pół gosiłek jeszcze wpada. Zapraszam, Maro, wbijajcie. A my we Wrocku teraz? Dobra, wezmijmy sobie Karagora, wezmijmy sobie naszych kumpli, oni nam pomogą. I teraz możemy robić rozpierduchę. O fuck. Dałoby się na jakiś lepszy teren wyjść. Bo ten do najlepszych nie należy. Nie wiem, co tu się dzieje nawet, nie? Tak jest rozpierd... Oczywiście, Maro! Lecę już! Dobra, czekajcie. No i dawaj, Marian! Pięknie! Ale dźgnięty w dupala, o to chodzi. Dawaj do końca. Aj, myślałem, że już pęknie. Myślałem, że już pęknie, dup. Na razie, Patryk, trzymaj się. Trzymaj się i do zobaczenia jutro w takim razie. Ło! Jezu! Dobra, teraz się udało. Jaki polecasz monitor do 1000? Nie jestem ekspertem w takich sprawach. Nic nie jestem w stanie ci polecić. Zostań i walcz dla mnie. No dobra, zostań i walcz dla mnie. Blackmoor został zwerbowany. Mumu, nie wydaje mi się, chyba masz jakieś bugi. O, ten spanikował, tak? Pięknie, do tego też sobie przejmiemy. O nie, nie tego! Pierdzielaj, ciebie nie chcę. Dziękuję, ciebie chcę. Pięknie, wydajmy rozkazik. Gdzie co, polećmy tutaj już po całości, nie? Dajcie mi sekundę. Dobra! Jestem już z powrotem. Możemy cisnąć.
O, możemy odblokować kolejną umiejętność. Zaczekajcie, zatrzymajmy się tutaj. Zobaczmy, jakie te umiejętności mogą być. Trzymaj po przybawie. Nie, co to jest? Odwet, wykonanie pomylnym. A to jest troszeczkę zbyt ryzykowne. O, to będzie spoko. Egzekucja dodatkowego wroga. To się nam przyda. To będzie fajne. Odprawiamy Mariana. I lecimy. Gierka to Śródziemie, Cień Wojny. Tak jest, dokładnie. Dobra, to w takim razie obadajmy sobie dokładniej na następne. Tu z tego co widzę jest sporo misji rywalizacyjnych. Bardzo dobrze, szybka podróż jest niedostępna. Aha, jestem... Dobra, musimy się schować. Albo dobra, zabijmy tego gościa. Teraz już mogę? Tak, już mogę. Szybka podróż, lecimy. Może być zrobić kiedyś... Realnie. Dogo of Darkness, ja mam kiedyś taki pomysł w ogóle na nie tyle drugi kanał, chociaż kto wie, może stricte poświęcamy właśnie tym takim rzeczom jak właśnie no takie typowo piłkarskie po prostu, no tym bardziej, że jeżeli mam zamiar iść na dziennikarstwo sportowe, to myślę, że to jest coś, co raczej powinno mi się przydać. Czyli będzie pub kto o której? Po 23, jeżeli będzie, bo z tego co widzę, to pisze do mnie Marek, że może wpadną z Sebem i zagramy sobie jakiegoś drafta w trójkę. Muzu Temple. No dobra, lecimy na Muzu Tempola. O, co się dzieje? I don't know. Come on, just try and catch me. Know it. I knew it. Co tu się odpierdziela? Ci se gadają, nie? Zabójstwa strzałem w głowę. A ja mu zrobię niespodziankę. Dzień dobry. Święta się zaczęły wcześniej. O, rozpocznij Elfi Gniew, tak, ale to będzie kozackie. No za ten Muzu Temple to widzę, że jestem ciekaw materiału wykonania seriala, w szczególności o wytrzymaniu. No wiesz, Alko, trzeba zgromadzić tę wiedzę, nie? He's naked. My dreams told me of this meeting, of your death, of my triumph. Dobra, dupa, jak ja cię zaraz gościu. Jak ja cię gościu teraz ty. O matko boska! No właśnie, jak ja cię gościu teraz na pyrkę ładuję. Klękań przede mną. Dziękuję, dobranoc. I wydaj rozkaz. I niech ruszy od razu tutaj na kogoś i tyle. Zabij tego ziomka. I gitara. O, mam nadzieję, Alko, mam nadzieję. Na takiej zasadzie to miało działać. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Muzu Temple został przez niego złapany. O, ładne wykończenie. No nie, on jest... O, dobra, na szczęście. Też jest odporny na zimno. No ten Temple wcale nie jest taki tempak. Skupanie jest dobry. Oj! Rywal wprawia go wściekłość. Fuck! To nie jest takie łatwe zadanie.
Patryk FIFA z tym, że tak jak mówię, no jeżeli do mnie wpadną kumple, no to... to pogramy sobie w tę FIFA w trójkę. Nie ma zabijania. No ja pierdzielę, jak mam go zabić, jak on jest nie do przeskoczenia. Jak on jest nie do niczego, nie? Wow! Wow! Ale wleciał w niego! Ta giereczka jest i na PC-ta, i na konsolę. Ale wleciał, nie? O, długi łuk strażnika. Spoko. Przyda się. Dobra, tu jest następna misja. O, 8 strzał, tak jest. Nareszcie mamy 8 strzał. Atak na Karagory, odblokowano. O, ale to nieintuicyjne było. I tak teraz samo... No Jezu! Zapierdzielesz! Do góry! Dziękuję, nareszcie! Dobra, atakujemy. Ci znowu tutaj robią potyczkę i o ile się dobrze orientuję, znowu wpadnie nasz trzeci jakiś ziomek. Some of our supplies seem a little light. I find a filter in this crew. I take his hand as recompense. Got it? Good. Ej, już tu się czai, żeby mu podpierdzielić zapasy. Lots of pretty, pretty things in there. Let's get 'em. All you want, sir? Dokładnie. A, to... Look at this. I'm in a killing mood, and here's someone I want to kill. Dobra, gitara. Ej, jesteś podatny na... Totalnie zamorduj, dobra, nie będzie. Tak, jest podatny na ataki z ukrycia. Ale wleciał, ale fuck, jest nie do przeskoczenia, a jest do zamrożenia? Tak, jest do zamrożenia. To ten jest aż tak easy, nie? Nie. A mnie to wkurza, że przejmuje mi nagle jakiegoś randomowego typa, jak nawet nie jestem do niego skierowany. Dziękuję. Dobra, wydaj rozkaz, żebyś zaatakował kogoś, i przyspieszymy czas. Oto bardzo mnie cieszy, bo chciałbym poznać zdanie tego innego kibica. The Blues, moim zdaniem, minimum kupienie rasowego napastnika, który nie tylko z głowy potrafi, na przykład... O, Griezmana ponoć chce... chce aktywować klauzulę Barcelona Griezmana. Ale jak oni już... Griezman... Boże, co oni będą chcieli porobić? Jeszcze jak Dybala do nich dołączy, bo to o tym się też mówi bardzo głośno, w końcu Dybala nie raz, nie dwa się wypowiadał o tym, że ja pierniczę, jeszcze raz mieć gniesz gościu, to ci wsadzę ten mieć prosto w dupę. Że nie raz, nie dwa, że chce grać z Messi w klubie. Raczej Alko nie będzie z tego powodu zadowolony. Ale nie wiem, czy masz już tutaj do gadania akurat w tym wypadku. Dziękuję Alko bardzo, mimo wszystko podziękuję. Ja większego ścisku się nie dało. Dziękuję. No to będzie masakracja. Co racja, to racja. Dobra, jeszcze raz. I gitara. No i pięknie, następny przejęty. Ja myślę, że my zaraz się będziemy mogli rzucać normalnie na fortece, nie? Your will is my command.
rzuć się na tego randomowego ziomeczka. I jak ja to widzę, to my tu zaraz normalnie, kurde, będziemy mogli się rzucać na fortecę i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak jest, chyba można, chyba właśnie odblokowaliśmy to. Czyśmy mogli? Tak jest, możemy zdobyć fortecę, moi drodzy, lecimy na fortecę. Bo tu się będzie działo, jak zdobędziemy fortecę, się będą działy cuda, naprawdę, uwierzcie mi na słowo. Dobra, przyspieszymy sobie czas. No teraz montowanie z 3 odcinków, muszę sobie chyba zacząć zapisywać to do tej minucie był dany tekst. No i jest w tym szaleństwie metoda, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nawet nie tyle szaleństwie, co naprawdę jest tutaj jakaś opcja, to może zadziałać. Talion ma 27 poziom. Fakt, to przydałoby się wbić ten poziom chociażby tego kapitana głównego. Są tutaj jakieś misje w ogóle, jakieś fabularne, jakiekolwiek coś, ten? Tu jest! Dobra, to w takim razie pójdźmy na szybką podróż tutaj i pójdźmy na tę misję główną. To wtedy nam powinno podskoczyć PD do góry i będziemy mogli sobie zaatakować normalnie, zrobić normalnie oblężenie fortecy, myślę. Bez większych problemów. Której live? No do pierwszej myślę, że raczej tak. O nie! Amok widzący zbiegł. Dobra, jakichś tam naszych mamy. Najważniejsze jest to, że my tutaj mamy niszczycielskie zdolności. To jest absolutnie, absolutnie najważniejsze. Dobra, lećmy na główną misję, a raczej nie tyle główną, co wątek triali, o ile dobrze kojarzę. Chociaż dobra, czekajcie, jak już tutaj jesteśmy, to nie będzie to polowanie na karagole od razu. Także od bale jest rozpocony, ten do końca sezonu będzie rozpocony, więc mówię, że nie będzie... Wiesz, to jest też bardzo w porządku ze strony zawodnika, jeżeli ten wypełnia swój kontrakt i dopiero wówczas przechodzi. Tego co ostatnio widzę, po przykładzie chociażby Dembele czy Coutinho, to w modzie jest takie wymuszanie na klubie sprzedaży. CO?! Tak bez niczego?! Tak bez żadnego ale, po prostu go wpierdzieliły, to ja gdybym ja wiedział, to ja bym od razu je zabił. A to było pomóż mu je zabić. No, myślę sobie, dobra, osłabię je tak, że będą... Jaki typ w ogóle, nie? Dobra, jest, nasz odniósł sukces, o to chodzi. 27 poziom. O, skubaniec, dobry. Ale ten cep, co on zrobił w ogóle, nie? Ja nie pojmuję, co tu się stało. Kolej zginął po prostu tak o. Bez żadnego ale, ani nic z tych rzeczy, nie? Rytuał. Będę kiedyś nagrywał Star Wars Battlefront... Nie. Astronomiczną kwotę, to znaczy jaką? Na razie, Patryk, na razie trzymaj się i do jutra. Dzisiaj nie będzie. Dzisiaj nie będzie kariery. So that's how the Chosen are created. Okay. Be more festive. And Nazgul is entirely focused on the ritual.
This is the perfect time to strike. Idziemy ubić Nazgula. It would be wise to eliminate them quietly. Idziemy zdominować kuszników z ukrycia. No dobra. Czekajcie. No, szybko, szybko, szybko. Dominuj z ukrycia. Tak jest. A to będzie Nedved. Najmniej 300 na stół i mogą pomyśleć o rozmowach. No i to jest, wydaje mi się, sensowna opcja. Tak, dobra, przydałoby się najpierw ściągnąć tego w takim razie. O, jest odwrócony. Pięknie! Dokładnie o to chodzi. Nie! Jezu! Matko Boska. Dobra, brutalnie zamorduj. Dobra, mamy zdominowanych kuszników. Jesteśmy w takim razie po następnego. Jest i następny. Dobra. No i gitara. Witaj, Talionie. Jesteś tu, by dołączyć do trójki służby czarnoksiężnika. To twoje przeznaczenie. Siemaneczko, Awsi! Siemaneczko! Oliwier, grasz, jeżeli słuchawki by na to wpłynęły, to troszeczkę by to podważało twoją lojalność. As they serve the Witch King, as you will serve him! Enough, wretch! Sauron wishes to see this talk bleed now! This! And rid yourself of this rain! Teraz, z tego co widzę, jesteśmy chyba w dupie. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie! O nie, Jezus Maria, ale... Dajcie, muszę się na chwilę skupić na walce, bo tutaj się dzieje mocno. Za szybko na tego. Oh fuck! Oh fuck! Ale to jest przerąbane. To jest złamane. O nie, czekajcie, jeżeli to jest ten wybraniec, to ja przecież go nie zwerbuję. A nie, czekaj, skąd? A to ten był w takim razie jakoś się tutaj przyłączył, nie? Ale ładnie zgrane w timingu. Dobra,
Dobra, szybko jeszcze go dobić. I teraz egzekucja. Uuuu! Łeb upierdzielony u podstawy, gitara siema. Następny zabity. Od razu wyjaśniam, dlaczego ich nie przejmuję, bo ich się nie da, tych wybrańców się nie da przejąć. Nie. Dobra, jest. A Nazgula przepędzamy w ten sposób. Sevenix chyba tak. But this was not the last ritual, and it will not be the last fight. I gitara, bardzo ładnie. The effects of our victory will be. Nasze zwycięstwo odbije się szerokim echem. Przejęliśmy inicjatywę. Wróg będzie musiał podejść do defensywy, który mamy poziom 28. Ale dużo brakuje do tego. O! To się też bardzo przyda, bo strasznie mnie irytuje to, gdy dobijam kogoś, a muszę zrobić kontrę. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Tu jest jakaś vendetta. Upokorzył cię, ukończ. O, to ja ją z przyjemnością ukończę, jak on mnie upokorzy. Dobra, dawać. Zadamy na Karagorka. Bardziej, że to jest Ziki Karagor, to on jest ten lepszy, ten mocniejszy. O matko, ale by łeb urwał. Ile grasz już w Śródziemie? Godzinkę. Wow! Co ja zrobiłem? A nacisnąłem kółką przypadkową. A titi. To zasko to Karagorem tutaj latać. Patrzcie! Znowu! Naprawdę kozacko! Dobra, gdzie on mnie tam upokorzył? Na górze, tak? No to teraz się raczej przeliczy już Marian, nie? Ja dobrze widzę, że tu jest jakiś list? The orc is nearby. Time to spoil his plans. Dobra, lecimy. Dobra, gitara, Karagor sobie poradził. Tu jest nagle jakiś pogrzebacz. Ale nas interesuje ten oto jegomość. Tak jest! Jesteś siódmy poziom, to już kozacko. Jeszcze wydaje mi się, że to jest raczej spora kwota. Siemaneczko, Artur, siemaneczko. Karagory wprawiają go wściekłość, bardzo dobrze. A nie, stop, on jest niewrażliwy na... A nie, czekajcie, na mroczne ciosy jest wrażliwy. A jesteś wrażliwy na... eksplozję? Tak, jesteś wrażliwy też na eksplozję. O nie, no następny jakiś. Siemaneczko, Kubas, witam. Oh!
Ale pierdzielonego nienawidzę. O nie! Coś mnie dobije, czy nie? Ale mnie wkurza skubany. Ciężko jest mi strasznie. O... Kurwa mać! Jeszcze muszę mojego podnieść, fuck! Dobra, całe szczęście się udało. No chodźcie tu, chodźcie tu. No nie, no znowu mi tam dobija mojego kumpla. Dobra, następny uleczony. No, 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 dobra. Jest pierdzielnięty, o to chodzi. Teraz muszę naprawdę mocno uważać. O nie, no już koniec, nie? Oj, teraz przerąbałem. Fuck. Najgorszy właśnie ten gnój. No ja pierdzielę, no zaraz, gościu. A ja pier... Jeszcze mnie zabił, nie? No to czuł, ten teraz dostanie taki awans, że masakra. This is where it begins, Gravewalker. This is where Nakra's legend begins. Nakra. Wierzę, chyba zapamiętam te... Parko, gdzie jesteś? Na razie, Sevenix, na razie, trzymaj się. No, ile mu podskoczył? 26, no to super. Miszul, widziałem twoją wiadomość. Nie uważam, żeby to, że takie ceny są standardem, żeby to było dobre. Tym bardziej, że nie uważam... Coutinho na pewno nie jest top 5, a to jest kwota za gracza z top 5. Coutinho nawet nie wiem, czy nie jest, czyli łapie się do top 30. To mówię całkowicie poważnie. I danie za takiego gościa 140 milionów sprawuje, że naprawdę za takiego gościa, którego będziemy mieli ze światowego topu, niedługo trzeba będzie zapłacić pół miliona, boże, pół miliona, pół miliarda. Zapytam się Kozła, czy oni przychodzą, czy nie przychodzą. A feast is being held. The stench of grog is on the air. Dobra, czekajcie. Z
Zadowolony jestem, tym bardziej za taką kwotę, jestem zadowolony. Nakra pogrzebać. Widzę, tam jest, Nakra pogrzebacz, zabił nas. Czas się zemścić na gnoju. Pierdzielnięcie, no, pierdzielnięcie i szybko jeszcze... Fuck, niewrażliwy na egzekucję. This time at the feast honoring me for killing you. I'll say one thing. You've got guts. Let's tear them out. We can feast on them too. Izowski, błagam, czy jestem w stanie ci teraz z głowy wymienić co najmniej 10 lepszych od niego z samej Premier League? O ty dziadu, nie? To chociażby! Ale nawet jeżeli mówimy tylko o jego pozycji, to... to nie jest ten poziom! Po prostu! No dawaj, NIE TEGO! Ale bullshit! No i oczywiście, nie zdążymy go przejąć, bo po co, nie? Ej, zginął przez jakieś pieprzone muchy. Daje dobrze. Miszul, akurat Fify bym raczej w to nie mieszał. Kucharczyk, wydaje mi się, że też raczej to nie jest jednak ten poziom. Maro mi nie odpisuje. Zobaczymy, czy mi napisze, czy wbija, czy nie wbija. Jak nie wbija, to odpalamy PUBG'a. A jak mi napisze, że wbija, to sobie jeszcze pogramy w śródziemie. Zresztą idziemy teraz robić podbój, tyle. O, cześć! Do widzenia. Dzień dobry. Dobranoc. Teraz jest dostępna szybka podróż? Hubert pierwszej jakoś tak myślę chyba będzie. Dawid, damy radę na mundialu. Będzie ciężko, ale damy radę. To Polaki, rodaki mają nie dać rady gościu. Dobra, jest. Atakujemy. Atakujemy. Tak jest. Robimy najazd na tą subfortecę czy nie? Wlatujemy z tematem czy nie? Co tu ma dobry poziom? Dzisiaj FIFA nie będzie.
Dobra, nie lecieliśmy jeszcze z saperami. Wlatujemy. Dobra, to jak wlatujemy, to wlatujemy. Ogniste bestie obleżnicze. Strzał bojowy. Lecimy z tematem. Twierdza poziom... O, no to jak mamy poziom 217, a nie 58, to wydaje mi się, że to będzie raczej kaszka z meczkiem. Hubert z Urbixem. Dobra, lecimy z tematem. Mamy nasze grałki bojowe. Twierdza poziom 58. Lecimy z tematem. Krakorn Krug? Jakiego kojarzę? My na samym początku z nim walczyliśmy. Pierdzielony. Now's the time to strike, boss. On your order, of course. Let's see how well their runes and spells hold up against our steel. Okay, 24th poziom. 27. Lecimy z tematem. Przejmujemy punkty zwycięstwa. O to chodzi. Zaczynamy od punktu A. O matko boska! Pierdzielnąłem swojego własnego. Dobra, pierdzielnęły to też. Przyzwijmy sobie jeszcze naszego kumpla. Przyzwijmy sobie naszego Karagora. I lecimy z tematem. I przechwytujemy punkcik. Mamy piąteczkę kapitanów. O to chodzi. O ty dziadu. Nie swoi. Dobra, przejmujemy flagę. Pierdzielnięty, punkt przejęty. O to chodzi. Teraz na przejęcie punktu B. A tam już polecieli. Patrzcie na gości. Lecimy z tematem. Mamy piękne, finezyjne lądowanie. I teraz kontynuujemy naszą rozpierduchę. Już można przejąć. Tak, to jest jakaś banalna sprawa, nie? Adrianinho, i masz jak najbardziej ku temu prawo. Wiecie, dzwoni do mnie Sebo teraz. No co tam?
Właśnie przyszedł Marek i Sebo. To zaraz chyba jednak pogramy pana w trójkę jakiegoś drafta zagramy. Pada Maruszu, tak. Dajcie mi, ja to szybko. Dobra. Nie rusz tego. No, no patrzcie na nich, no weszli, no patrzcie tu, nie? Patrzcie tu. No patrzcie na, no ja pierniczę. Boże, pan, zróbcie szoty, widzowie wpadli mi na chatę. Panowie, nie, naprawdę, dobra, fajnie było. Nie, nie, dobra, serio. Fajnie, adres było fajnie, ale... A, nie, serio mówię. Ej, weźcie policję za... Halo! Weźcie policję z... Panowie, bo ja naprawdę... Nie ma zdjęć, nie wiem jak znaleźliście ten adres, ale wyjście stąd! Mówię, żeby... Wyjść stąd! No kurwa, wy! No! Tu, na! Ła! Dobra, kontynuujemy sobie. No. Dobra. Kontynuujemy, trzeba rozdupczyć jeszcze jednego gościa. Zaraz pykniemy sobie drafta jakiegoś 3x3. Naprawdę to spokojnie, spokojnie, tu się nic nie działo. To tylko i wyłącznie... Czemu się wycofujecie? Aha, czekajcie, bo ja teraz muszę lecieć sam na sam z tym. Sorry. Idziemy na fajta. Rok znany youtuber został zabity przez swoich widzów. Dobra, lecimy. Ale on tutaj w ogóle zawsze ci, zawsze siedzą tutaj rozpierdzieleni w jakimś haremie, nie? Gdzie twoje nadejście, klęskę i śmierć? Nazwy nie jest dla ciebie. Dobra, czas rozpierniczyć typa. O ty łotrze, ty, a ten hultaj znowu ten, a jesteś wrażliwy, chociaż na takim dystansu jest drogi. Kotry, oj, mamy ten, mamy elfinie. To w ogóle pozamiatane. Czekajcie, musimy nabić wszystkie ataki tylko i wyłącznie na niego, to będzie najlepiej. No, walką co?
O, gitara, dobra, już można go przejąć. No ty dziadu pierdzielony. Dobra, jest, udało się, robione. Walcz na śmierć. Fuck, ja bym go sobie przejął. Dobra, to obniżymy sobie poziom. Pięty władca bestii, wróć był legendarny, dobra. Obniżony poziom i teraz możemy go dalej rozpie... A nie, czekajcie, po prostu go wypieprzyliśmy go po prostu stwierdzić tyle. Co wy robicie tam? Okej. Jak będziesz robił drafta, to... Tak, Mati, jutro pogramy coś. Dobra, następna przejęta... Nie, nie ma. Tara przejęta, następna forteca i pięknie. Sądzę o transferze Kutinio do Barcy, ma na 10 kucharczyk lepszy. Dobra, Tara przejęte, możemy lecieć na... Damy drafta. Nie grałeś w drafta, to jednak nie gramy w drafta. To jednak nie gramy w drafta. Dobra, udało ci się podbić Cirit Ungol. Dobra, kozacko. Stracono punktów. Dobra, dupa. Awansuję na naczelnika. Czekajcie, musimy sobie wybrać teraz jakiegoś... Co sądzisz, żeby Juventus wyrwał Niemca za Flicko? No, to jest spoko opcja z tym, że... No, wydaje mi się, że obecnie sobie spokojnie poradzą do końca sezonu. Panowie, co wy tu robicie? A, no dobra. Wydaje mi się, że spokojnie sobie poradzą do końca sezonu. Krzyk warty, no super, i się ścięło coś. Dobra. Ja, no, ty, o nie, dobra. Masz szczęście. Nie mam pojęcia, jest. I zaraz dodamy sobie, że... Jaki kociołek, nie, 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 nie. Dobra,